No i siemaneczko, jak zauważyliście, dziś trafiła nam się dość fajna pogoda, więc troszeczkę zwiedzamy. Pojedziemy też na plażę, którą już kiedyś Wam pokazałem. Aczkolwiek dzisiaj mam nadzieję zrobić tam inne ujęcia. No oczywiście mały się cieszy, bo pojedziemy też na farmę ze zwierzątkami, jego ulubioną. Także no zobaczymy. Mam nadzieję, że pogoda będzie taka, jakie są prognozy i będzie tam słonecznie, dokąd jedziemy. Póki co nie jest źle. Także widzimy się przy kolejnych ujęciach. Thank you.
okazji, że śmigamy dzisiaj troszeczkę po plażach, to zacząłem coś kopać. No i wpada pierwsze 20 centów dzisiaj. Także pierwszy fan z plaży, praktycznie wcześniej wykopałem kawałek puszki, a teraz 20 centów. Lecimy dalej. No, z nominałem szału nie ma, bo tylko 10 centów, ale kolejny moniak wpada. I to widać, wszystko świeżynki jak na razie. No zobaczymy, może coś jeszcze powpada, a niedługo będziemy lecieć dalej na farmę, tak jak małemu obiecałem, a póki co lecimy dalej. No i zaraz obok 10 centówki był sygnał kolejny i zacząłem kopać dołek, a ona się tu z boku schowała. 20 centów. Także z tego dołka można powiedzieć, bo tu jedno, tu zaraz obok drugie 30 centów do kieszeni. Razem mamy już 50. Lecimy dalej. Nie ruszyłem się z miejsca. Obok 20 centówki była jeszcze euróweczka. Także no, poziom cencików w kieszeni skoczył o 100. Lecimy dalej. My na kolejnej plaży. Mały tam sobie puszcza banieczki. No jest przepięknie. A ja tutaj pierwszy taki solidny sygnał na plaży. 5 centów. Może szału nie ma, ale zawsze to moniak, tak? Ale cieszę się dzisiaj każdym krokiem na plaży. No zobaczcie, jaką mamy dzisiaj pogodę. No jest po prostu przecudnie. Jak już straciłem nadzieję na jakikolwiek więcej sygnał od 5 centów tu na tej plaży, to w dołeczku pojawiło się euro. Mamy euruska drugiego dzisiaj. No i zawsze to coś. A póki co, lecimy dalej. No i teraz wlatuje taki cudak z Apple. Coś pisze na tym Bluetooth, ale powiem Wam szczerze, nie mam pojęcia, co to jest. Jak jest jakiś użytkownik iPhone'a na moim kanale, to proszę napisz w komentarzu, co to może być. Tak oto mały farmer karmi owce. Malutkie zawsze, tutaj akurat mały zawsze tak trafi, zanim butelkę i je karmi. Mały tu ostrożnie, teraz karmi osiołki. Świnia pognała wszystkie owce dookoła i kozy, bo więcej chciała mieć jedzenia do siebie. Na tej farmie to jesteśmy już któryś raz w kolei. Uwielbiamy tu przyjeżdżać z małym, bo bardzo lubi to miejsce. Co nie?